Troszeczkę dyskusji, pytań było, ewentualnie może umówimy się nad kolejnymi działaniami. W tej chwili zapraszam pana Rafała Górskiego, TTIP i CETA, tak dla suwerenności Polski, nie dla władzy korporacji. Kolejny wykład to będzie pana Sir Juliana Rossa, a później pana Tomasza Przybuta. Włączyć trzeba. Dzień dobry. Działa. Mam prezentację, więc chciałem ją odpalić. O, jest. Okej. Okay. Jest. Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Górski. Przyjechałem do państwa z Łodzi, z Instytutu Spraw Obywatelskich. Tematem umów międzynarodowych i działalnością korporacji właściwie zajmuję się, czy przyglądam się temu tematowi od 1995 roku. Jestem społecznikiem związanym z organizacjami obywatelskimi. I mam na początku takie pytanie, bo jesteśmy w Sejmie na konferencji dotyczącej super ważnego tematu. Mam do państwa takie pytanie, czy to się nagrywa, więc też fajny taki ślad zostanie. Kto z państwa jest posłem? Prosiłbym o rękę do góry. Więc w tej chwili, jeżeli też nas ogląda cała Polska, bo mam nadzieję, że jakaś transmisja też jest online, w tej chwili na sali kolumnowej w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej mamy dwóch posłów, tak? Tutaj dwóch panów. No i o czym to świadczy? Właściwie o czym my tutaj rozmawiamy? Z kim mamy rozmawiać? Jest to, przepraszam, żenująca sytuacja, tak? Że państwo przyjechaliście z całej Polski, podejrzewam, że w 95% społecznie, wydając własne pieniądze, natomiast posłowie, których etaty są finansowane z naszych podatków, po prostu ich tutaj nie ma na takiej ważnej konferencji. Dobrze, drugie pytanie jest takie. Kto z państwa reprezentuje rząd? Prosiłbym rękę do góry. Mamy trzy osoby. Trzy osoby przysłuchują się naszej dyskusji. To jest kolejny dowód na to, w jaki sposób elity, klasa polityczna traktuje obywateli w naszym kraju. Czy państwo możecie się przedstawić, bo to też będzie... Tak jest, Ministerstwo Rozwoju, Adam Rożek, dyrektor odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Pan Orzechowski koło mnie jest zastępcą, który jest zaangażowany w sprawy umowy TTIP. Pani Asia Hawryluk tutaj, koło pana dyrektora, która również jest zaangażowana w sprawy TTIP, i pani Justynka, która jest przedstawicielem działu prasowego. Także Ministerstwo Rozwoju tutaj jest. Bardzo dziękuję za obecność Ministerstwa Rozwoju. Natomiast wydaje się, że ta konferencja dotyczy tematu, którym powinny być zainteresowane też wszystkie inne ministerstwa, chociażby Ministerstwo Rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ona dotyczy właściwie każdego elementu codziennego życia Polaka, każdego z nas, Polaków. Po prostu te dwa pytania obnażają sytuację debaty na temat TTIP i CETA w Polsce. Ja pozwoliłem sobie tutaj pokrótce przedstawić państwu kalendarium lobbingu korporacji na rzecz tych umów, bo dzisiejsze spotkanie dotyczy tylko umowy TTIP, natomiast w debacie publicznej nie umieszcza się tej umowy w jakimś ciągu, w procesie bardzo intensywnego lobbingu korporacji.
Tutaj we wcześniejszej prezentacji pan poseł się odnosił do tego, do spraw politycznych, i to bardzo dobrze. 1990 rok to jest właśnie podpisanie umów dwustronnych. Polska wtedy była w takiej sytuacji, że musiała podpisywać umowy dwustronne z dużymi, silniejszymi graczami, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, podpisaliśmy tych umów bardzo dużo. One dają po prostu bardzo duże preferencje dla inwestorów zagranicznych. Ja sobie nawet wyobrażam, że wtedy faktycznie mogliśmy te umowy podpisać. Natomiast ja zadaję pytania, dlaczego od 25 lat nie było debaty na temat tego, żeby te umowy w końcu zerwać. Tak? Po prostu nie rozmawiamy o zerwaniu tych umów. Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu i tutaj muszę jakby docenić działanie obecnego rządu, że powołał zespół międzyresortowy, do którego celem jest namysł i refleksja na temat tych umów bilateralnych, tych dwustronnych. I no, przy jakiejś takiej czy innej kwestiach krytyki w stosunku do obecnej debaty publicznej, to jest to na pewno przełom. Po prostu chciałbym, żebyście państwo na to zwrócili uwagę. Kilka miesięcy temu powstał taki zespół. Zobaczymy, czy zdąży przed podpisaniem umowy CETA. Tak? Później 95 rok to jest tak zwany transatlantycki dialog biznesowy. Co to jest? No to jest rada szefów korporacji, największych korporacji na świecie, która po prostu stwierdziła, że aktualne na tamten czas zasady tak zwanego wolnego handlu są niewystarczające dla ich zysków i powołali taką grupę lobbyingową. Zachęcam też do przyjrzenia się, nie mam dużo czasu, 10-15 minut, więc nie będę o tym opowiadał, ale to jest ważny kamień milowy w całym tym procesie. Później była tak zwana umowa, wielostronna umowa o inwestycjach, tak zwany MAI. Ja jestem młody w miarę, a starsi tutaj, starsze osoby pewnie pamiętają ten czas, 95-98. Tajne negocjacje nad umową MAI, dokładnie takie same jak z TTIP. Wtedy organizacje obywatelskie dzięki swoim sposobom dotarły do części z tych fragmentów z tej umowy, no i po prostu rozpętało się piekło. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, jak to piekło się skończyło. No, skończyło się tym, że Francja po prostu postawiła ostre weto i w 98 roku ta umowa upadła. Także też w debacie publicznej powinniśmy o tym pamiętać i mówić, tak? To była ta sama sytuacja co z TTIP. I teraz korporacje po prostu w nowym opakowaniu chcą nam sprzedać to, co już było i kiedyś sprzedawali, i to się po prostu nie udało. ACTA, to państwo pamiętacie dobrze, Polska, tutaj możemy być dumni z naszej aktywności obywatelskiej akurat w tym zakresie. Po prostu dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach spowodowało, między innymi, było takim kamyczkiem, który ruszył lawinę i po prostu wygraliśmy tą batalię jako obywatele. Tak? I warto też o tym pamiętać. Następna sprawa to 2007 rok, Transatlantycka Rada Gospodarcza. To już jest takie ciało międzypaństwowe, które moim zdaniem, nie ma na to dowodów, ale moim zdaniem ono zostało zainicjowane przez właśnie transatlantycki dialog biznesowy tych szefów korporacji, po to, żeby po prostu łatwiej lobbować na rzecz TTIP i CETA. Później, jak państwo widzicie, CETA, 2009 rok. Wtedy rozpoczęły się negocjacje, a w styczniu tego roku my jako organizacje obywatelskie znaliśmy jeszcze posłów, którzy kompletnie nie wiedzieli, co to jest CETA i co to jest TTIP. Tak? Więc są w tym budynku posłowie, którzy jeszcze w styczniu nie wiedzieli, co to są za umowy. Tak? Zostali wybrani przez nas, mają pilnować polskiej racji stanu, a nie wiedzą, co to jest CETA albo TTIP. No to jest po prostu żenująca sytuacja.
2010 to jest rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy transpacyficznej. O tym jeszcze chwilę wspomnę. I 2013 TTIP, tak? Dlaczego dzisiaj w ogóle wiemy coś, czy opinia publiczna wie coś o TTIP? No oczywiście Ministerstwo Rozwoju w jakimś tam stopniu prowadziło konsultacje i nagłośniało temat, tylko z całym szacunkiem, moim zdaniem, to właśnie organizacje obywatelskie. Państwo, jak siedzicie tutaj, poprzez swoje różne działania wprowadziliście ten temat do debaty publicznej. Bo inaczej by go w ogóle nie było, tak? Po prostu inaczej nasze elity i klasa polityczna kompletnie po prostu uważają, że polski obywatel nie jest zainteresowany. Ja dość często spotykałem się z ważnymi dziennikarzami w telewizjach prywatnych i publicznych, którzy mówili mi, że ten temat nie jest interesujący dla zwykłego widza, więc ja nie ma sensu go poruszać na antenie, tak? Tutaj ten maj, o którym wspomniałem, 95 rok, to po pierwsze ochrona korporacji na obcym terenie, po drugie miał gwarantować maj pozywanie państw i po trzecie wspieranie procesów prywatyzacyjnych. Nie wiem, czy państwo jakby to z czymś kojarzycie dzisiaj. To po prostu samo się nasuwa, tak? To jest inne opakowanie dla tego, co było w 95 roku, tak? I to się ciągnie, tak? Tylko czasami ludzie nie pamiętają, trudno oczekiwać od nich, od zwykłych obywateli, żeby pamiętali takie rzeczy, ale my po prostu powinniśmy o tym przypominać. Mechanizm ISDS. On jest mechanizmem rozstrzygania sporów i on jest obecny w tych umowach bilateralnych, ale też zasiedliśmy do stołu negocjacyjnego przy TTIP i przy CETA z tym mechanizmem. I co się stało? Właściwie czego dotyczy najpierw ten mechanizm? Po pierwsze, żeby można było pozywać państwa przed trybunałami arbitrażowymi, w skład których wchodzą prawnicy, nie sędziowie niezawiśli, tylko prawnicy z kancelarii prywatnych, tak, z dużych korporacji prywatnych, prawnych. I tam po prostu państwa są pozywane, tak? No i gdzie tu jest suwerenność, tak? Ja pytam. Po prostu go nie ma. Natomiast chciałbym zauważyć, że dzisiaj bardzo od wielu miesięcy rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym. Żebyśmy chociaż 5% tego czasu w debacie publicznej poświęcili Trybunałom Arbitrażowym, tak? Po prostu o tym się w ogóle nie rozmawia. Elity o tych umowach, o tym, że jesteśmy pozywani co roku jako Polska, w zeszłym roku na około 10 miliardów złotych zostaliśmy pozwani przez prywatne korporacje, w tym również amerykańskie. I ja się pytam, kto to powinien walczyć, tak? Ja rozumiem, że urzędnicy, no trudno im po prostu o to walczyć, bo są urzędnikami, tak? Takich czy innych ministerstw. No ale elementarnie oczekiwałbym po prostu od tak zwanej klasy politycznej, żeby ona po prostu o tym mówiła, o tym debatowała. To co mamy państwo, co dzisiaj mamy w telewizji? No non-stop Trybunał Konstytucyjny, tak? Ja nie mówię, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego nie jest istotna, ale jest ona jest równie istotna jak trybunały arbitrażowe, tak? Bo jesteśmy pozywani codziennie, co miesiąc przez kolejne korporacje, tak? I tracimy na tym miliardy złotych. Kto o to ma się upominać? Społecznicy? No naprawdę, to jest... ponieważ mam mało czasu, nie wiem, czy rozpoznajecie tego pana. Kto to jest? To jest były szef Komisji Europejskiej. Dlaczego ja daję tutaj jego zdjęcie? Bo ostatnia informacja sprzed kilku dni, że dostał etat w banku Goldman Sachs, tak? I ja mam po prostu jako zwykły obywatel wierzyć, że Komisja Europejska dobrze negocjuje w moim imieniu umowę TTIP i CETA? Jeżeli ten pan po prostu nie ma wstydu i angażuje się w pracę banku, który był odpowiedzialny między innymi za kryzys w 2008 roku, no naprawdę. To z kolei nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest za logo.
czego? To jest logo amerykańskiej izby handlowej. Na śniadaniu, która organizowała śniadanie kilka miesięcy temu w Polsce i zaprosiła wicepremiera Morawieckiego, który powiedział, że trzeba TTIP jeszcze na ostrzejszych zasadach stosować w Polsce. I ja rozumiem, że amerykańska izba handlowa dba o interes Ameryki, tak? Amerykańskich korporacji. Tylko ja bym oczekiwał od mojego rządu i od moich posłów, żeby dbali o nasz interes, zwykłych ludzi, tak? I dobrze, że pan Morawiecki chodzi na śniadania amerykańskiej izby handlowej, tylko po prostu powinien tam mówić inne rzeczy niż mówił, tak? Bo przypominam, historia, z czym to się w ogóle... Ja mam takie skojarzenie z prywatyzacją emerytur, z OFE. Sami państwo wiecie, że w 97, 8, 9 roku był zmasowany lobbying korporacji finansowych na to, żeby sprywatyzować polskie emerytury. Są dane, że Bank Światowy i Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego po prostu przeznaczała na to określone sumy, tak? Na to, żeby lobbować w Polsce, żeby organizować spotkania dla związków zawodowych, dla dziennikarzy, dla posłów, wizyty studyjne. Ostatnio o tym pisał tygodnik Solidarność, tak? 1,5 miliona dolarów. No i wtedy mieliśmy takie, a nie inne doświadczenia. Dlaczego mamy dzisiaj przy dobrej zmianie powielać to samo, tak? Ja pytam. No i obywatele, co mogą obywatele zrobić? No mogą po prostu na tyle, ile możemy po prostu protestować i pamiętać, że w przypadku ACTA i MAI wygraliśmy, tak? Tylko trzeba po prostu powalczyć, tak? Tutaj jest, największe protesty oczywiście są w Niemczech. 250 tysięcy ludzi w tamtym roku na ulicach Berlina. No tam po prostu mają, przepraszam za sformułowanie, obywatele jaja, tak? Wychodzą na ulicę i protestują. To zdjęcie jest znamienne, bo ono pokazuje, że TTIP to nie jest kwestia umowy handlowej tylko, jak nam się próbuje wmówić. To jest kwestia w ogóle demokracji, tak? Mamy tak zwany Komitet Obrony Demokracji w Polsce, który wychodzi na ulicę, tak? No super, tak? Ja jestem za każdą aktywnością obywatelską. Tylko chciałbym, żeby obrona demokracji też dotyczyła umów międzynarodowych, bo to jest dużo większe zagrożenie dla naszej suwerenności. A tego Komitet Obrony Demokracji nie podejmuje. Tutaj jakieś zdjęcie z naszej demonstracji pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. No a tutaj mapa całego świata, bo to, co poseł Winnicki słusznie moim zdaniem zauważył, to jest kwestia polityczna i kwestia TTIP i CETA to jest kwestia układu sił, który się teraz reorganizuje. Jest przegrupowanie, tak? Widzicie samo, chociaż no to też media o tym nie informują, jaka jest sytuacja na Pacyfiku. Cały czas słyszymy o zagrożeniu ze strony Rosji i bardzo dobrze o tym trzeba informować. Natomiast co się dzieje na Pacyfiku, gdzie my jako Polska jesteśmy w tej globalnej grze między Ameryką a Chinami, tak? Bo tutaj się rozgrywa no, duże starcie, tak? I te umowy między innymi służą tej rozgrywce, tak? I dlaczego ja jako obywatel nie jestem informowany w debacie publicznej, co się dzieje na Pacyfiku? Jak tam jest ostra sytuacja, tak? Zaostrzająca się z każdym miesiącem. No i na koniec slajd. Polska, silne państwo interesu. To jest moje marzenie. Chciałbym, żeby ten znak zapytania zniknął z tego slajdu. Żebyśmy naprawdę byli silnym państwem interesu, a silne państwo interesu to dba o zwykłych ludzi, tak? Nie o duże firmy, nie o korporacje, tym bardziej zagraniczne, tylko o zwykłych ludzi. Temu państwu,
Państwu i sobie życzę, żebyśmy dbali o własne interesy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam pana Selgiunana Rosa, TTIP, koniec suwerenności państw narodowych.